Po co projektować? To pytanie często staje się przyczyną zaniedbań i nieporozumień. Często słyszy się opinię, że przy małych sieciach nie ma co zawracać sobie głowy projektami. Nic bardziej mylnego. Projektowanie, które jest etapem planowania, pozwala nam odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Po co będziemy budowali tę sieć? Komu ona jest potrzebna? Jakie ma spełniać wymagania? Czy przewidujemy jej rozbudowę w przyszłości? Czy już teraz wiemy, że projekt będzie zamknięty? Te pytania, postawione przed podłączeniem pierwszej skrętki, pozwolą określić ramy, w jakich będziemy się poruszać. Zaplanowanie i oszacowanie kosztów i terminów wykonania da inwestorowi informacje o planowanym czasie i nakładach, jakie będzie musiał ponieść. Wiedząc, że sieć będzie kosztowała x złotych, podejmie decyzję o jej realizacji lub zmianie postawionych wcześniej wymagań. Dla inwestora jest to potwierdzenie spełnienia jego wymagań, zebranych na etapie zbierania założeń do projektu, a dla nas zbiór wytycznych do realizacji. Musimy jednak zacząć od analizy biznesowych potrzeb zamawiającego, od jakości naszej komunikacji z klientem i precyzyjnego określenia jego potrzeb zależy, czy w czasie projektowania nie będziesz musiał zmieniać całej koncepcji sieci. Zbierając informacje o potrzebach inwestora, należy przygotować specyfikację wymagań. Dokument ten powinien zawierać wszystkie wymagania dotyczące projektu oraz poczynione wstępne założenia. Dobrą praktyką jest spisać ten dokument w możliwie prosty sposób. Im łatwiej będzie go zrozumieć, tym mniejsze prawdopodobieństwo nieporozumień na etapie realizacji. Teraz możemy przystąpić do analizy infrastruktury technicznej i dokumentacji budynku, w którym ma powstać sieć. Prace projektowe często wymagają wizji lokalnej. To podczas wizyty na miejscu inwestycji możemy dowiedzieć się wielu rzeczy, których nie widać na planie budynku. Dobrze jest sporządzić przy okazji dokumentację fotograficzną. Ustalenia poczynione z przedstawicielem inwestora powinny znaleźć odzwierciedlenie w sporządzonej na miejscu notatce, podpisanej przez osoby wykonujące wizję lokalną. Ten dokument często staje się dowodem decyzji podjętych przez inwestora. Kiedy mamy już wiedzę o tym, jak wygląda miejsce planowanej sieci i gdzie możemy napotkać na problemy, przystępujemy do zebrania całej dotychczasowej dokumentacji. Żadna sieć nie powstanie bez udziału ludzi, którzy ją wykonają. Projekt musi zawierać wytyczne do wykonania okablowania i posadowienia elementów sieci zgodnie z zamysłem projektanta. Czynności pracowników muszą być jasno określone. Tak określone wymagania dla montera wyraźnie wytyczają mu parametry wykonania korytowania. Wie, że zleceniodawca może sprawdzić odległości mocowań, techniki połączeń na zakrętach. Od ich jakości wykonanych połączeń na końcach sieci będzie zależało jej bezawaryjne działanie. Etap końcowy to testowanie i pomiary kontrolne. W przypadku problemów z okablowaniem należy usunąć wszelkie usterki przed pomiarami końcowymi. Zbyt duże rozbieżności w pomiarach podobnego okablowania mogą świadczyć o niedokładności wykonania zakończeń. Te i inne prace, które projektant przewidzi do wykonania, powinny być możliwie jednoznacznie opisane. Pozostawienie niedomówień, nawet w kwestiach oczywistych, pozwala na niejednoznaczną interpretację, co może spowodować obniżenie jakości prac. Podsumujmy, jakie etapy są niezbędne w projektowaniu i wykonywaniu sieci. 1. Zebranie informacji od inwestora, określenie celów biznesowych. 2. Stworzenie specyfikacji wymagań. 3. Określenie topologii sieci, elementów niezbędnych do wykonania, technologii łączenia z innymi sieciami. 4. Zebranie wiadomości o miejscu projektowania z planów budowlanych i wizji lokalnej, sporządzenie stosownej notatki z ustaleń, 5. Stworzenie projektu logicznego sieci, 6. Stworzenie projektu wykonawczego sieci, 7. Zamknięciu schematów z opisami w dokumentację projektową, 8. Stworzenie kosztorysu wykonawczego, 9. Nadzór nad prowadzeniem prac, 10. Korekta kosztów, kosztorys powykonawczy, 11. Stworzenie i dostarczenie inwestorowi dokumentacji powykonawczej. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do sprawdzenia swoich umiejętności w części testowej kursu.